Wasze zdrowie, kochani. No to lecimy z tym. Już za tydzień będziemy obchodzili Święto Niepodległości naszego kraju. W związku z tym nie mogło w naszym programie zabraknąć osoby, która nasz kraj reprezentowała. Za chwilę pogadamy z tegoroczną medalistką Igrzysk Paraolimpijskich. Cześć, Justyna. Cześć. Powiedz, jak to się w ogóle zaczęło? Czy już będąc gdzieś tam w gimnazjum, w liceum, myślałaś o tym, że będziesz osiągać takie sukcesy? Akurat za mojej edukacji nie było jeszcze gimnazjum, ale nie byłam nigdy zwalniana z WF-u. Ale nigdy nie myślałam jeszcze, chodząc do szkoły, że będę akurat sportowcem. No to jak to się stało, że nagle odkryłaś po prostu, że podnoszenie ciężarów to jest to, co kochasz, to, co lubisz i to, co będziesz robić. To idzie, tak. Tak naprawdę to dzięki mojej siostrze, która była organizatorem otwarcia siłowni, w której do dnia dzisiejszego trenuję, współpracuję również z młodzieżą. To było w Jasieńcu i tak to się zaczęło. Skończyłam szkołę średnią, miałam trochę wolnego czasu i ona mnie tak wyciągnęła, że ten czas trzeba zapełnić czymś innym i powiedziała, że otwiera tam siłownię i tak się potoczyło. No ale słuchaj, wyobrażam sobie ciebie, jak wchodzisz na siłownię, no i normalnie dziewczyny, jak wchodzą na siłownię, no to jest kwestia, jak Kasia na przykład trenuje, jakieś pilatesi, jakieś tu przed lustrem, coś tamtego, a ty weszłaś na siłownię i co, zobaczyłaś te ciężary, one się uśmiechnęły do ciebie i stwierdziłaś, ale będę. Znaczy zawsze na pytanie, które mi jest zadawane, dlaczego ciężary, no to zawsze odpowiadam, a czy ktoś by mnie widział w koszykówce? No niestety nie, do kosza bym nie dorzuciła. A ciężary dlaczego? Na siłowni był trener Mirosław Malec, który jak zobaczył mnie, pomyślał sobie, dlaczego właśnie nie ciężary, tym bardziej, że sięgnął pamięcią na Andrzeja Stanaszka. Był to wielokrotny mistrz świata w trójboju siłowym. Osoba też niskiego wzrostu i skoro Stanaszek mógł, dlaczego Kozdryk nie może? Tak to się potoczyło. Ale przeszłaś długą drogę od tego momentu, kiedy zaczynałaś i gdzieś tam dopiero ktoś ujrzał w tobie potencjał, do tego momentu, kiedy zdobywasz najpierw srebrny, nie? Teraz brązowy medal. Jak to się gdzieś tam w międzyczasie rozwijało? Powiem szczerze, że nie mogę powiedzieć, że długo, bo zaraz weszłam do kadry narodowej jako trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc. Ja reprezentuję dwa związki. Potocznie mówiąc, wśród pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Do związku niepełnosprawnych weszłam dopiero po 4 latach, w 2004 roku. Tak naprawdę zawdzięczam to też mojemu koledze, z którym razem startowałam w wyciskaniu leżąc, Krzysztofowi Owsianemu, bo to on przedstawił moją osobę trenerom kadry paraolimpijskiej, że jest też taka zawodniczka, która mogłaby swoją siłę pokazać na arenach międzynarodowych, nawet wśród niepełnosprawnych. Chciałbym na chwilkę wrócić do twojej przeszłości, dlatego że teraz zauważam taką opcję, że młodzi ludzie bardzo często łatwo się poddają, nie chce się im trenować, nie chce się im walczyć o swoje. Ty miałaś takie momenty, gdzie chciałaś rzucić tym wszystkim, nie podnosić tych ciężarów i w ogóle po co ci to wszystko było? Miałaś takie myśli? Miałam taką chwilę zawahania. To było po igrzyskach w Londynie. Może to też dlatego, że gdzieś tam presja była wywoływana. Nie tylko przez społeczeństwo, bo i sama przez siebie miałam taką, że w Pekinie miałam medal, więc w Londynie muszę mieć. Przegrałam, spadłam na piątą pozycję, ex aequo z czwartą, bo co powiedziałam w Pekinie, wygrałam srebro z wagą ciała, a w Londynie przegrałam czwarte miejsce wagą ciała i wtedy była taki moment takiego zawahania, ale to ja mam taką myśl i zawsze powtarzam to młodzieży. Zamknij oczy, powiedz, że to już dzień się skończył, a jutro będzie nowy dzień, nowe możliwości, otwórz oczy, działaj. I tak to było. Ja szukałam po prostu innych rozwiązań.
I no ciężko, ciężka droga przede mną była, bo wiele takich, tym bardziej, że muszę pogodzić pracę zawodową z treningami. I daję, tutaj powiedziałeś, że młodzież się trochę poddaje, oni mi dają właśnie taką siłę wsparcia. No bo pracujesz z młodymi. Tak, pracuję z młodzieżą na siłowni i oni dają mi taką siłę wsparcia i jedno drugiego motywuje. Ja ich motywuję, tak, znaczy to odczuwa się, a oni mnie też motywują. Ja zresztą dla wszystkich, tu jest jeszcze taka fajna taka historia, bo na siłowni to jest, jestem dla wszystkich ciotka. Ciotka Justyna? Tak, ciotka Justyna, a w naszej dyscyplinie paraolimpijskiej, w mojej dyscyplinie, jestem matką. Matką ciężarów i to też daje taką, że musimy się jedno drugiego pociągnąć, a nie tak, że poklepać i dobrze będzie. Nie, będzie naprawdę spoko, to jest, jeśli coś ci się nie powiedzie, no to nie można cały czas na laurach spoczywać i trzeba pracować. To skąd znajdujesz siłę w sobie, żeby tak naprawdę ciągle od siebie wymagać? Chyba to też nauczyła mnie moja rodzina. Moi rodzice zawsze mi powtarzali, to ty masz wyjść do świata, a nie świat ma tylko do ciebie iść. Czyli trzeba wyjść ze strefy komfortu, nie? Tak. I stawiać sobie poprzeczki coraz wyżej. No wiadomo, że nie można stawiać sobie mega wysokiej, bo trzeba planować i z możliwością osiągnięcia tej poprzeczki i to mi daje takiego powera. Tym bardziej, że ja po igrzyskach w Tokio, bo to powiedziałam, że no, to są plany takie, że to chyba już są ostatnie igrzyska moje, ale dostałam tyle takich pozytywnych informacji, pozytywnej energii, że no nie, jak to, że kończysz, absolutnie. No i ja powiedziałam wtedy, że to na razie są tylko plany, ale to nie jest decyzja podjęta ostateczna i to daje. Trzeba coś planować, ale te plany mogą się zmieniać. Justyna, o czym teraz marzysz? W sporcie osiągnęłam wiele, bardzo wiele. Nie mogę powiedzieć, że wszystko. Bo mam srebrny medal igrzysk, mam brązowy, brakuje trzeciego, tego najcenniejszego. Ale jako kobieta chciałabym się spełnić też jako kobieta. Nie chciałabym, żeby to było odebrane, że przez sport nie ułożyło mi się życie moje takie osobiste. Było przez sport, ale i dzięki temu, że uprawiam sport, mogę pokazać światu, że tak mały człowiek jak ja, 1,16 m wzrostu, może osiągnąć tak wiele. I mam wiele marzeń i takich, no mówię, jeśli chodzi o sport, to jest moim marzeniem złoto, a osobiste, no to założyć rodzinę. Nie wiem, czy to ktoś w studiu może stał na podium kiedyś, ja nigdy. Podejrzewam, że nikt tu nie stał na podium, ale do czego porównałabyś ten moment, w którym stajesz na podium, wiesz, jest orzełek, jest medal? To jest wielka duma. Dla mnie to jest wielki zaszczyt nosić właśnie godło na piersi, bo to jest, nie wstydźmy się tego. Nie wstydźmy się tego, bo jesteśmy prawdziwymi Polakami. Justyna, czy w profesjonalnym sporcie jest w ogóle miejsce na wiarę? Justyna, czy w profesjonalnym sporcie jest w ogóle miejsce na wiarę? Jak najbardziej jest. Moim talizmanem na igrzyskach w Tokio był różaniec. Powiem szczerze, że przez całe zawody miałam go w pobliżu i ja w ogóle zawdzięczam wiele Bogu. To, że jestem, to, że robię to, co robię, bo to On mnie też kieruje. I nie wstydźmy się mówić,
i dziękować Bogu za to, co mamy. Odczytujesz to tak, oprócz tego, że włożyłaś w to masę pracy, że to jest też Boże błogosławieństwo, ten medal? Tak, jak najbardziej odczytuję to. Ja zresztą mam takiego przyjaciela też w Afryce, gdzie on mnie tak bardzo pokierował w tym kierunku i zawdzięczam mu to właśnie, że to wszystko czynimy dzięki Bogu. Chciałem cię jeszcze zapytać o realia życia w takiej wiosce, no bo też nie, nikt z nas tu pewnie nie był w wiosce takiej olimpijskiej. Jak tam wygląda życie? Te memy o kartonowych łóżkach to jest, była prawda czy nie? Może nam rozwieje nam wątpliwości. Były kartonowe łóżka, tak. Wszyscy się tym zachwycali. Ja też. Pierwsze co zrobiłam, zdjęcie kartonowego łóżka. Pierwsze to było. W ogóle Japonia to chyba jest miejscem do mojego życia, ponieważ klamki były nisko. Jak byłem dzieckiem i widziałem wszystkich sportowców, którzy zdobywali medale, którzy jeździli na mistrzostwa, na igrzyska, to zawsze zastanawiałem się, co oni robią w życiu, jak światła gasną, jak schodzą z tego podium i wracają do kraju. Czy to jest tak, że ty żyjesz z tego, że jesteś sportowcem i inni sportowcy z tego żyją, czy musi być tak, że wracasz do kraju i tak naprawdę musisz i trenować, i pracować? Ja powiem to z mojego punktu, z mojego doświadczenia. Ja pracuję, więc wracam do kraju i zaczyna się kolejny dzień już pójścia do pracy, ale i powrót na treningi, bo nie można spocząć na laurach, że super, osiągnęło się tak wiele i teraz mogę sobie leżeć. No nie, nie ma takiego. Owszem, trzeba mieć trochę takiego resetu, trochę luzu, ale trzeba za chwilę powrócić do codziennego trybu życia. Można powiedzieć, że to podwójna trudność, nie? Nie tylko trenować bardzo intensywnie, ale też jeszcze pracować i wymagać od siebie na różnych płaszczyznach. Tak, tak, to trzeba wszystko pogodzić. Pracę, treningi, niektórzy dom. Ale życzymy ci tego, życzymy ci kolejnego medalu złotego. Spełnienia marzeń. I spełnienia marzeń, tak, również tych prywatnych. Dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie. Dziękujemy bardzo.